Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym otwieram nadzwyczajną 26. sesję Rady Miejskiej Witnice. Witam wszystkich przybyłych i stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych z 15-osobowego ustawowego składu Rady, w związku z czym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Przedstawiam Państwu radnym porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Witnica. Punkt czwarty. Zakończenie sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie 14 radnych przyjęło porządek obrad. Wobec tego realizuję porządek obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Witnica. Przedstawię Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Witnicy z dnia 17 marca 2016 roku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Witnica. Na podstawie artykułu 11, artykułu 12 i artykułu 28b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4, 5 ust. 1b i ust. 1c, artykułu 9, artykułu 10 i artykułu 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, na wniosek radnych Rady Miejskiej Witnicy po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Witnicy uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania pana Dariusza Edwarda Jaworskiego z funkcji burmistrza miasta i gminy Witnica. Paragraf drugi. Ustala się następującą treść pytania referendum. Czy jesteś za odwołaniem pana Dariusza Edwarda Jaworskiego z funkcji burmistrza miasta i gminy Witnica? Pod pytaniem umieszczone zostaną dwa warianty odpowiedzi. Tak oraz nie. Paragraf trzeci. Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określi komisarz wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum stosownie do artykułu 25 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Paragraf 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Witnicy zobowiązany jest przekazać niniejszą uchwałą komisarzowi wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie gminy Witnica i wywieszeniu w tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Witnice. Uzasadnienie. Ocena stanu faktycznego. W sposób odpowiedzialny, zdając sobie w pełni sprawę z powagi sytuacji, ale tylko i wyłącznie w trosce o dobro i rozwój gminy, większością głosów Rada Miejska podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania z funkcji burmistrza pana Dariusza Jaworskiego. Po 15 miesiącach pracy jesteśmy pewni i w pełni zdeterminowani, by podjąć tę bardzo trudną dla nas uchwałę. Burmistrz Jaworski swym brakiem kompetencji, ignorancją i arogancją destabilizuje całkowicie życie społeczno-gospodarcze gminy. Dodatkowo bulwersuje nas fakt, że bez wątpienia współodpowiedzialnym za regres gminy jest zastępca burmistrza pan Przemysław Jocz. To jego bezwzględne, cyniczne intrygi doprowadzają do wielopłaszczyznowego konfliktu społecznego. W odbiorze społecznym już oficjalnie mówi się, że gminą zarządza w imieniu burmistrza, a nawet zamiast niego pan Jocz. Na taką bezwolność i niesamodzielną postawę głowy miasta nie możemy się zgodzić. Cała Rada Miejska pokładała w nowym burmistrzu ogromne nadzieje, że młody człowiek z wizją i w sposób energiczny rozwijać będzie dalej naszą gminę. Jego nadzwyczaj ambitny program wyborczy połączony
miejscami dynamicznych zmian sprawił, że zaufaliśmy mu, deklarując współpracę. Dziś jaskrawo widzimy, że jego program to propagandowa iluzja, która przerosła autora, a jego prawie półtoraroczne rządy to wielka porażka. Miasto i gmina mają się rozwijać, a nie trwać w miejscu. Obietnice wyborcze muszą być realizowane. Witniczan nie wolno oszukiwać tanią, gazetową propagandą. Od lat przyzwyczajeni byliśmy do jasnych, prostych standardów rządzenia. Takich jak prawość, poszanowanie godności człowieka i troska o dobro mieszkańców oraz sprawiedliwość. Burmistrz Jaworski hołduje innym zasadom, dlatego mówimy dosyć. Argumentacja. Podtrzymując wniosek 6 radnych, obecnemu burmistrzowi zarzucamy. Punkt pierwszy. Niegospodarność wyrażoną poprzez spadek inwestycji. Spadek inwestycji Witnicy. Proszę, ja dokończę i Państwu odpowiem, dobrze? Spadek inwestycji Witnicy związany z rażącym pogorszeniem relacji z przedsiębiorcami oraz błąd zaniechania polegający na 15-miesięcznej zwłoce w objęciu terenu przemysłowej Witnicy zasadami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieuzyskanie środków na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych, ścieżek rowerowych oraz warsztatów Koperniku z kontraktu lubuskiego grupy G8 przez brak determinacji i działania, by skutecznie pozyskać te pieniądze. Utratę możliwej do pozyskania dotacji w kwocie 3 milionów złotych na przebudowę ulicy Kościuszki Witnicy, kwoty 1,2 miliona złotych na rondo ulicy Żwirowej Rutkowskiego. Niewłaściwą realizację budżetu w 2015 roku to jest między innymi zaniechanie zakupu równiarki, zaniechanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych, utracenie dofinansowania z Ministerstwa Sportu na wykonanie kompleksowej inwestycji w zespole szkolno-przedszkolnym Witnicy. Rażąco nieterminowe rozliczenie projektów unijnych to jest ujście Warte, zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica oraz bezpieczne pogranicze, budowa regionalnego centrum ratownictwa Witnicy. Przez swoje niesumienne postępowanie. Dzięki panu pisarkowi. Burmistrz dopuścił się uszczuplenia dochodów, co bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie kosztu obsługi nowo zaciągniętego kredytu. Ja bardzo państwa proszę, tak? Pozwólcie mi dokończyć. Państwa nie da się. Nieuzasadniony zakup kolejnego samochodu dla straży pożarnej za kwotę 140 tysięcy złotych bez uprzedniego porozumienia z Radą. Spór, który burmistrz rozpoczął na linii gmina powiat. Dariusz Jaworski zakwestionował, a wręcz ośmieszył w mediach zawarte w poprzednich latach porozumienie dotyczące przejęcia zespołu Witnicy. Termomodernizacja tej szkoły stała się kością niezgody pomiędzy dwoma jednostkami samorządu terytorialnego. Brak porozumienia w zakresie dalszych prac remontowych w szkole oraz brak wniosku burmistrza o ujęcie tych prac w budżecie powiatu na rok 2016. Wzajemna niechęć pogłębia się, gdyż burmistrz przerzuca swoje zaniechania na starostę. Mowa tu o planowanej dalszej modernizacji drogi Witnica-Sosny, brak złożonego wniosku, czy choćby przebudowa chodnika przy ulicy Sportowej Witnicy. Wniosek burmistrza złożony po terminie. Naruszenie dobrego imienia Witnicy poprzez podanie własnej gminy do sądu w związku z obniżeniem wynagrodzenia burmistrzowi o 750 zł brutto, jak również uwikłanie gminy w liczne spory przed sądem pracy, które kosztowały gminę około 15 tysięcy złotych. Według nas jest to działanie szkodzące dotychczasowemu dobremu wizerunkowi Witnicy oraz negatywnej rozpoznawalności gminy Witnica w całym kraju. Sprawy sądowe to przede wszystkim szkody finansowe dla
naszej lokalnej społeczności, gdyż to podatnicy zapłacą ze swoich podatków wszelkie koszty wynikające z zawieranych ugód, jak również przegranych spraw sądowych. Brak właściwego nadzoru właścicielskiego burmistrza nad działalnością miejskich zakładów komunalnych, spółka ZO i Gminice. W szczególności przejawia się to brakiem skutecznego poinformowania mieszkańców od miesiąca września 2015 roku o zanieczyszczeniu wody pitnej oraz brakiem poprawy zaistniałego stanu skutkującego narażeniem życia i zdrowia mieszkańców miasta i gminy Gminica. Dodatkowo członkom nowej Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunalnych spółka ZO przyznano wynagrodzenia miesięczne w wysokości takiej, jaką poprzedni członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali kwartalnie. Konflikt ze strażakami ochotnikami, osłabiający bezpieczeństwo mieszkańców. Nie dość, że skłócono poszczególne jednostki w gminie, obiecując mniejszym zakup samochodów dla ich jednostek, to jeszcze w perfidny sposób opisywano zarobki strażaków, jakoby z budżetu gminy dorabiali się fortun. Taki mechanizm spowodował niechęć do dalszej pracy strażaków na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W konflikt zaangażowano i panią starostę powiatu gorzowskiego, jak również KPPSP, KWPSP i ZWZOSP w Zielonej Górze. Groteskowe działanie burmistrza doprowadziło do ośmieszenia gminy Lipica w województwie lubuskim. Punkt 5. Uniemożliwianie przez burmistrza funkcji kontrolnych Rady Miejskiej, zastępując je samowolą decyzyjną. Dariusz Jaworski polecił wykonać za 140 tysięcy złotych koncepcję modernizacji Miejskiego Domu Kultury Witnice. W sytuacji, gdy mamy ogrom innych ważniejszych potrzeb, ta inwestycja, warta pewnie około 4 milionów złotych, jest nikomu niepotrzebna. Uczyniono to bez wiedzy Rady. Burmistrz nie miał tej inwestycji w programie wyborczym, a jest to przecież działanie, które będzie powodowało skutki finansowe. Burmistrz samowolnie także zlikwidował bardzo dobrze działający Wydział Gospodarki Komunalnej bez podania przyczyn i skutków finansowych, bez analizy finansowej i rzetelnych konsultacji z Radą. Dodatkowo Dariusz Jaworski zmienił koncepcję położenia mozaiki, która była ujęta w wizualizacji pierwszej części rewitalizacji znajdowiska. Mimo iż Rada podjęła na sesji oświadczenie w tej sprawie, burmistrz nadal nie akceptuje powyższego działania, wręcz przeciwnie, na przekór wszystkim, płacił kary za składowanie mozaiki u pani projektant. Kolejnym równie ważnym było wywieranie nacisków i presji na radnych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami. Szerokim echem odbiła się również kłamliwa informacja przekazana przez burmistrza mieszkańcom Kamienia Wielkiego, iż Rada Miejska wycięła z budżetu klasy 0 w szkole podstawowej w wyżej wymienionej miejscowości. Rada jest pomijana we wszystkich aspektach działalności gminy. Punkt 6. Bezczynność i brak wyciągnięcia wniosków, zarzutów wyartykułowanych w uchwale o obniżeniu wynagrodzenia. Czas 3 miesięcy od podjęcia tej uchwały burmistrz za to wykorzystał na wezwanie radnych do przeprosin, a później pozwał urząd do sądu, żądając 9 tysięcy złotych odszkodowania. Brawo. Po 7. Właśnie i napięte stosunki, między innymi z organizacją pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Witnicy. Brak zgody burmistrza na organizację jubileuszu 30-lecia TPW w centrum miasta lub ruchem obywatelskim Witnica 2000, zamach burmistrza na demokrację, poprzez nieudostępnienie sali RTR dla mieszkańców na otwarte spotkanie. Dodatkowo społecznicy przeprowadzili akcję sprzątania parku drogowskazów, po której to zostali posądzeni o kradzież drewna. Zamiast rozwijać potencjał ludzi, którzy dotychczas tworzyli, organizowali przeróżne wydarzenia kulturalne dla naszych mieszkańców, Dariusz Jaworski hamuje wyżej wymienione formy inicjatyw lokalnych. Natomiast nachalnie promuje tylko i wyłącznie swoją osobę oraz organizacje, w których sam uczestniczy bądź uczestniczył. Punkt 8. Ostatnim argumentem, ale jakże istotnym, jest fakt, iż toczą się postępowania karne z jego udziałem, co również rzutuje
niekorzystną, wręcz negatywną rozpoznawalność Witnicy w skali całego kraju. W związku z powyższym Rada Miejska negatywnie ocenia osobę burmistrza i nie widzi dalszej możliwości współpracy. Teraz poproszę o przedstawienie opinii do uchwały przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. Może pan z miejsca, pani przewodnicząca, jeżeli pan woli. Zaraz państwu podam. Proszę, odbiorę.